tak tego nie zrobię. Jest ciężko, co mam powiedzieć? Jest lekko. Ja tak czytałem i słuchałem ciebie, że jesteś pewna siebie, jesteś silna i... No właśnie, wiecie, teraz to się ze mną stało. Każdy może mieć gorszy dzień. No zgadza się. Mój właśnie nastąpił. No cóż, tydzień trwa. Złej pogody, tylko źle ubrany człowiek, dlatego ja założę z 4 warstwy na siebie i będę gotowa na wszystko, nawet na to, jak wyjdzie słońce, w co szczerze wątpię. Niestety dzisiaj chyba w topie nie pobiegam. Dobra, idę zobaczyć, czy dalej pada. Czy może nagle przestało. O Jezus, już jeszcze bardziej. Jakiś pies. Gdzie twój piesek jest? Mój piesek jest u mamy Konrada. Jest mi bardzo przykro, bo chciałam ją tu zabrać, ale już nie wracam do domu przed wylotem i nie mogę jej zabrać. A ma teraz kluczyki? Niestety tak. No i fajnie. A to wiem. Co? Nie wiem, czy widzisz, to jest jakiś szalony, zostawił mnie sam. On powiedział, że nie wie, czy nie popada. Nie chcę, ja nie muszę mokrąć. Nie chcę, że coś powiem. No wie, ty masz dzisiaj ciężki trening. No, ja bym się prowadził. Dla ciebie ten trening będzie cięższy niż dla niej, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie dasz rady wszystkiego w tym jest. Nie, ale wczoraj tak. Po tym wysiłowym swoim. Nie, po pani temu to robię. Dobra, co ja biegam? No słuchaj, cały czas patrzę na pogodę, wiesz, bo to co biegasz już wiemy, tylko teraz przerwę, żeby jak najkrócej, żebyś jak najmniej zmokła, nie? Teraz serio, nie wiem, jak mam się dogrzewać. No masz tutaj. Wziął jak najdłużej. Ja też nie wariant, że trener patrzy na warunki pogodowe i możliwości Natalii, tak? Tak, zgadza się. Natomiast tak myślę, że dzisiaj zmodyfikujemy coś. Myślę, że troszkę skrócimy przerwę, bo to będzie za spokojnie dla niej. Jak mi trafi, też palcu biegam. To będzie połowa sukcesu. Masz. Nie ma szans, nie ma szans. Serio mówię. Ale no nie załóż mnie. To są moje założenia? Nie, to są międzyczasy chłopaków. A wytłumaczysz ten narobie, jaka jest pogoda? Ale wytłumaczysz, to jest 58 sekund po drodze. Dobra, ale czy teraz widzi, że pada, jest mokro i zimno? I jeszcze powiedz, że wieje. Ma trener poczucie, że Natalia jest numerem 1 w tym sezonie, czy...? W Polsce na pewno, a na świecie mam nadzieję, że będzie wysoko. Jaka przerwa? Cześć, ta krótka. 6 minut. Już mam dość. 6 minut przerwy. Ola powiedziała, że to jest zdecydowanie pewna przerwa do... Do pełnego wypoczynku. Co, ciężko było? Pewnie się biega, pewnie pogoda. Jak tego nie zrobię? Nie? Nie, nie dam rady. Ja pierwszy już biegam do wolno. Ale w kolcach później. No dobra, trenerze, ale ja jeden 12 to pobiegam ostatni raz z 3 miesięcy temu. Dobra, Natalia, a możemy poczekać tego odcinka? I porozmawiać w trakcie albo po? Najlepiej po. Jest opór dzisiaj, ale wie ten, z czego to wynika. No wiem. Tyle lat trenuję u mnie, że wiem, znam ją na tyle, że wiem, że nieraz trzeba ponarzekać.
łóżko? Tak. Ty załóż teraz koszt. Szybko biegi teraz, Sobosz. To będzie lepiej. Wątpię. Urodzona optymistka. No bo jest ciężko, co mam powiedzieć? Jest lekko. W tych wszystkich wywiadach czytałem i słuchałem ciebie, że jesteś pewna siebie, jesteś silna i... No właśnie, widzi to, co się ze mną stało. A to widzisz, a przychodzi... Jakieś załamanie nerwowe. A przychodzi, zobacz. Psychologa potrzebuję. Każdy może mieć gorszy dzień. No zgadza się. Mój właśnie nastąpił. No cóż, tydzień trwa. A jedna z celów... A. W Gorzowie się dokonało. No nie, no ogólnie dwa już spełniłam, to tylko jeden, czyli dwie. Ale w Gorzowie jeden z celów, zostanie ci jeszcze jeden, nie? No właśnie. To inaczej się zmotywuje. Pomyśl sobie, że ty dzisiaj robisz jeszcze cięższy trening niż twoje konkurencji, bo one trenują w optymalnych, dobrych warunkach. Całkowicie długa. Ale teraz tak samo jak 300 muszę pobiec 500. Czyli 200 metrów więcej. Nie brzmi to optymistycznie. Powiem ci tak, ja się kiedyś stresowałam na treningu bardzo. Czy na przykład dam radę coś pobiec. A teraz wychodzę z założenia, że jak nie dam rady czegoś powiedz, to znaczy, że trener mi dobrał do założenia. A nie, że pobiegłam. Przecież nie przeskoczę pewnej rzeczy i dam z ciebie wszystko, ale jak tego nie pobiegnę, to nie moja wina. Dzisiaj są słabe warunki. Ja się słabo czuję, więc postaram się zrealizować założenia, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mi nogi od razu. Później ci puściło na ostatniej prostej. Nie, uważam, że to lata, naprawdę. Teraz mogę powiedzieć, że teraz dzisiaj zeszło we mnie wszystko. I ten front nie sobie przechodzi nawet tak jak mam plan. No, teraz powiedz, kto miał rację dzisiaj? Zmieniliśmy ostatni odcinek. No, ostatni odcinek zmieniliśmy, ale ty mówiłaś, że w ogóle nie dał rady nawet już. To prawda. W połowie. To prawda. I znowu jednak ta wiara w siebie była tylko na chwilę, tak? W Gorzowie. Znowu zaczęłaś to wątpiewać. Na szczęście do dzisiejszego treningu tylko. Właśnie się czuło. I dalej się źle czuję. No teraz to się nie dziwi na to. Nie jest, że... Ona już ożyła, ona już ma siłę. No ma siłę, czy tak? Weź ten kosz. Ej, kosz, to pierwsza, nie? Nie mogę się przez was skupić. Natalka, ale weź najpierw daj lajka, potem czytaj, bo da się robić. Nic ci nie dam lajka, idę już.
Dobra, aha. A kogo ty czytasz? A nie! No w każdym razie zrezygnowała. Sorry. Przeżyłaś. I to wspaniale zrobiłaś ten trening, mimo takiej... Dobrze zrobiłam, ale czułam się średnio. Dada. Jesteś z siebie dumna? Ja też jestem, tak, jestem z siebie dumna, że dałam radę. Taki okropny dzień. Zobaczy, jak jest okropnie. Ale dodaj jeszcze. Może... Wróciła moja pewność siebie. Ale nie mogłam się ogrzeć sam chyba z pół godziny pod tym prysznicem. Trochę zmarzłam. No ale już jest okej. Dzięki. Poczekaj, bo dalej czytam informacje. Ale jesz rosołek. Jem rosołek, dobry bardzo. Polecam, to jako czmarek. Nie, w życiu nie drugie, ale tylko raz w życiu ugotowałam rosół. No, ale trzy razy ramen. A ramen się dłużej rozgotuje niż rosół. I tak ugotowałaś zgodnie z przepisem? Cebula opalona? Pewnie kurę ganiała nawet. Ale co, ramen czy rosół? Rosół zgodnie z przepisem. Oczywiście opalałam cebulkę. Hello. Ponownie. No wygląda miło, jak spa. Będzie miło. To jest prawie jak spa. Spa u Rafała. Polecamy. I cię poparzę teraz. No właśnie, też tak na wizji będzie. Daję energię do tkanki coraz bardziej, już rozgrzewając, więc odczuwa z każdą minutą coraz większe ciepło. No nie, Natalia, jak ty się odżywiłaś tym rosołem? To jest trochę mało. Mało, ale wypiłam też reanimator po treningu. I tam jest białko i węgle i dlatego też mi się nie chciało jeść, a poza tym... Dodawki cukru w postaci fondanta się nie przyznajesz. Przyznaję się. Potrzebowałam podbić cukier, ale teraz też czuję, że mi spada, już mi głowa boli właśnie. Dochodzi do mnie zmęczenie po treningu. Szybka kolacja dzisiaj. No chyba tak. Natalia, czy lubisz swój nowy pierścionek? Lubię. A wygląda jakby nie lubię? No ładnie. Dzięki. Ja tylko takie przekąski mam. Zdrowe. Orzeszki, żurawina. Tak. Nie chipsy. Nie, absolutnie w ogóle. Jaką jest Natalia pacjentką? Pacjentką? No to rewelacyjną. Oh, yeah. Rzadko kiedy narzeka podczas terapii. O. Ej. Poprzez ćwiczeń też. Swoje pogada, ale zrobi. No właśnie. Jestem sumienna. Co? Zawsze robię. Tak. No. Godne naśladowania. No. Przez młodych zawodników. No starszych też. Mogliby się uczyć od młodej. Jak wspominasz tę sesję? Bardzo fajnie, chociaż troszkę się stresowałam, bo była bardzo profesjonalna. I też na przykład, no, jak robiłam sobie z tobą zdjęcia czy coś, to cię znałam. Tam jednak nie znałam fotografa i wiedziałam, że też będę pozowała w trochę innych sytuacjach niż zwykle, bo zazwyczaj miałam takie sesje stricte sportowe, a tam jednak była bardziej też modowa. I też te ubrania były troszkę inne niż zawsze. Ale dobrze wspominam, wszyscy byli mega życzliwi i też była to bardzo fajna zabawa i fajne nowe doświadczenie. Myślę, że na pewno otwiera mi to trochę taką drogę i taką świadomość, że też jest coś poza tym sportem i bardzo się cieszę, że jestem też dostrzeżona w jakimś trochę innym aspekcie, no bo jest to trochę jednak inna sesja i inna dziedzina jednak, no bo może jest to Vogue, więc cieszę się, że sport mi też otworzył taką właśnie drogę perspektywę na inne dziedziny. Dzisiaj się widziałam cię po prostu zajechaną na treningu i widzę cię na opadce w ogóle. Jakby to jest wciąż Natalia i jakby jesteś w każdej dziedzinie na 100%, jakby, że cokolwiek robisz to tak... Tak, ogólnie staram się tak robić. Znaczy mam też taką cechę charakteru, nie wiem czy ona jest dobra czy zła, wydaje mi się, że to jest trochę perfekcjonalizm, bo wszystko co zawsze zaczynam robić, staram się robić mega dobrze. I też jak się zaczynam czymś interesować, to potem non stop o tym czytam, staram się jak najwięcej dowiedzieć, żeby po prostu, jak mówić, zgłębić trochę dziedzinę. Wiadomo, że nie zgłębię tego na 100%, bo wiele dziedzin jest mega obszernych i tak dalej, ale staram się po prostu dużo o tym dowiedzieć.
No i tu też, no, wydaje mi się, że jestem po prostu sobą i tutaj jak trenuję, no to nie będę udawać kogoś innego, no po prostu przychodzę na trening, robię swoją robotę i tak to właśnie wygląda, może czasami mniej optymistycznie i czasami może wydaje się być nawet trochę niemiła, ale no też taki jest trening, no tam jadę z siebie wszystko, też jestem mega zmęczona i nie zawsze mam ochotę na przykład rozmawiać z kimś lub śmiać się na treningu, no bo są też gorsze chwile. No i właśnie czasami jest też taki walk, gdzie mogę, tak mówiąc, pobawić się w modelkę i to też jest fajne i też naprawdę staram się dać z siebie 100%. Ty współpracujesz z psychologiem, czy sama sobie jakby radzisz właśnie z takimi rzeczami? Współpracuję czasem, jeżeli tego potrzebuję, po prostu albo przychodzę sobie na rozmowy, ale nie robię tego często, bo chyba nie jest mi to jakoś bardzo potrzebne. Na pewno jestem bardzo już tak jakby, można powiedzieć, ustawiona mentalnie. Pracuję też sama, robię jakieś wizualizacje, medytacje, tego typu rzeczy. Staram się też wyciszać, żeby faktycznie nie być przebodźcowanym, bo uważam, że to ma bardzo duży wpływ. Ale wydaje mi się, że zyskałam taką bardzo dużą pewność siebie i naprawdę wierzę po prostu w siebie i w swoje możliwości i chcę to tylko pokazywać na bieżni, a przy okazji super się bawię i chyba to jest dla mnie najważniejsze, że za każdym razem, kiedy wychodzę na bieg, to po prostu jestem mega szczęśliwa i się cieszę, że mogę to robić i że mi to wychodzi. I myślę, że to mi daje taką pewność siebie i taką lekkość tego biegania, bo po prostu robię to dla siebie i tak jak mówię, świetnie się przy tym bawię. Co wrzucasz? Rurkę. Jak się w ogóle odnajdujesz w tych Instagramach, w social mediach, jakie masz? Różnie. Ogólnie lubię to robić i naprawdę czasami jest super i jakby lubię sobie robić zdjęcia i też mam jakieś różne pomysły, ale czasami jest tak, że najchętniej bym po prostu nic nie wrzucała, a też no, mam jakieś zobowiązania, co jest normalne, ale czasami mam taki przesyt mediów i najchętniej bym zniknęła z mojego Instagrama i po prostu nie wchodziła na to, a wiem, że tak nie mogę, ale ogólnie to raczej lubię to robić. Spałaś? Źle. Jakąś iszczoną? Nie wiem, może przez zmianę pogody. Nie mam pojęcia. No ogólnie średnio mi się tutaj śpi. Może jeszcze się nie przyzwyczaiłam do nowego miejsca. Ale ci chyba było najgorzej. Może też ze zmęczenia po treningu. Nie wiem, gdzie bym mnie zabrała. Dzisiaj miał być dzień odpoczynku bez adrenaliny. A tu widzisz, już tętno skacze. Piękna pogoda. Zabrałam cię tu, żeby trochę... żebyś trochę sobie przypomniała tak naprawdę ten rok, w którym narodziła się taka Natalia, taka, która zaczęła spełniać swoje sportowe marzenia tak na takim wysokim poziomie, czyli Tokio 2021. Nie mogę się delektować całą tą piękną przyrodą. Jest mi trochę za zimno. Jestem strasznym zmarzluchem ogólnie i lubię zimne kąpiele na przykład, ale nie lubię, jak jest mi zimno przy codziennych czynnościach. Od razu cieplej. Minęły naprawdę ponad 2 lata od zdobycia medalu złotego olimpijskiego. Na pewno się zmieniłam. Wydaje mi się, że na tych przestrzeni lat przede wszystkim zmieniałam się jako człowiek. Bo jako sportowiec też, ale myślę, że ten sport bardzo mnie ukształtował tak po prostu od takiej zwykłej mojej strony i bardzo się zmieniłam. Zresztą ludzie myślę, że też to zauważają. Trener mi to bardzo często mówi. A jeżeli chodzi o jakby sportową moją stronę, to od Tokio myślę, że aż tak dużo się nie zmieniłam. Ten rok był dla mnie taki przełomowy i jedyne, czego nabrałam, to takiej dużej pewności siebie, której może na tamten czas mi brakowało, ale oprócz tego chyba jest tak samo.
Jestem szczęśliwa w życiu prywatnym, nie mam problemów i jest dużo łatwiej, jeżeli mamy poukładane życie prywatne, bo daje to duży, duży spokój i to, że ja mogę się skupić tylko na trenowaniu i jak wychodzę na bieżnię, czy tam wychodzę na trening, to nie myślę o jakichś problemach, o życiu codziennym, tylko skupiam się tylko i wyłącznie na treningu i na pewno to jest przydatne w trenowaniu. Uważam, że każde dodatkowe problemy to jest obciążenie psychiczne i ciężko później rozgraniczyć te dwie strefy. Chciałam opowiedzieć o mojej przygodzie z medytacją. Ogólnie nie jestem jakąś, że tak powiem, bardzo doświadczoną osobą w tej kwestii, ale jak parę lat temu postanowiłam, że będę pracować sama nad swoją psychiką, no i nad całą sobą, to zaczęłam właśnie używać medytacji prowadzonych. No i z różnym skutkiem czasami wychodziło to lepiej, czasami gorzej. Ale głównie właśnie jakby używam tych medytacji prowadzonych, gdy ktoś mówił mi, co mam robić i tak dalej. A od jakiegoś czasu trochę zmieniłam podejście zdań na ten temat i właśnie uwielbiam sobie medytować w czasie spaceru, bo zauważyłam, że to nie chodzi o to, żeby ktoś nam mówił, co mamy robić, tylko właśnie o to, żeby być ze samym sobą tu i teraz i żeby docenić właśnie to, co mamy, więc ja pochłaniam te wszystkie dźwięki, wszystko to, co widzę i tak chyba zdecydowanie najlepiej mi się medytuje, że tak powiem. I bardzo doceniam wtedy to, co mam i jakby czerpię bardzo dużą energię wtedy z otoczenia. Staram powiedzieć sobie jakieś zdania, które są dla mnie ważne. Nie mogą być jakie, bo wtedy by to wszystko zaburzyło, ale faktycznie takie, które mają jakieś dla mnie znaczenie. No to i jakoś chodząc łatwiej mi sobie i je wymyślić, i je powtarzać, i może w nie uwierzyć. Jest torba. Ale jest nie mówię, to Konrada. Kolce, w której masz torbie? Tu mam zawsze. Przy sobie. Hej, bardzo dobrze. Ruszamy? Tak, właśnie skończyła mi się w pokoju i już myślałam, że uschnę. Okej, okay, idziemy na kawę? Tak. Teraz będzie ciężko. Wczoraj wspaniały bieg. Jak te emocje na ciebie oddziałały? Dobrze. Powiem ci, że fajnie mi się biegło i ogólnie fajna jest atmosfera na stadionie. Rano jest nawet też dużo ludzi. Myślę, że po południu będzie jeszcze więcej. Liczę na to, że o tej 21.30 już też nie będzie słońca, bo było mega, mega ciepło. Ale jestem pozytywnie nastawiona. Bardzo mi się podoba, chociaż jeszcze nie zwiedziłam, bo na razie nie miałam czasu. Ale byłam się wczoraj kawałek przejść i też widziałam wczoraj pokaz fajerwerków z okna akurat. Więc naprawdę jest fajnie, ale chciałabym zobaczyć jeszcze trochę więcej. Może po moich indywidualnych startach uda się coś zobaczyć, bo nie chciałabym się zmęczyć za bardzo tym upałem. Ale naprawdę zaskoczył mnie bardzo pozytywnie Budapeszt.
czy no ciepło zabieram. Więc nie wiem, muszę zastanowić. Jak to jest oczekiwać na kolejny start? Dobrze, normalnie, staram się na tym tak nie skupiać i nie myśleć o tym, żeby się nie stresować, tylko... No mam jakieś zadanie i planuję je wykonać. Myślę, że dzisiaj jest najbardziej stresujący moment, gdzie ten półfinał jest mocno stresujący, ale wydaje mi się, że jestem dobrze przygotowana. Bardzo rzadko mam ochotę na zimną kawę i jak przychodzę, to pod wpływem emocji i gorąco biorę zimną, a jednak wolę ciepło. Ale no trudno, zimna też będzie okej. Okay. Znakomita. A dzisiaj mam 21.28, więc mam nadzieję, że już też nie będzie tak źle. Fajnie, że te sesje robią tak w miarę wieczorne albo poranne, że właśnie nie w tym największym upale. Ale no zobaczymy. Dzisiaj ja też na upał zazwyczaj dobrze reaguję, najgorsza jest rozgrzewka, ale no jestem do tego przyzwyczajona. Już praktycznie wszystkie starty w czerwcu czy w lipcu są w dużym upale i jakoś daję radę, więc tym razem też nie będzie inaczej. Jestem za dużo lodu. Tak, nie lubię jak mi się lód rozpuszcza w kawie. Zmiana na ciepło. No ale ja wszystko dla ciebie, żeby byłem ty mały. Bo my też mamy dwie tyle. Masz już wymyśloną afirmację na dzisiaj? Ja zawsze mam takie same przed startem. Więc tu nic nie wymyślam, tylko trzymam się schematu, bo na razie działają, więc liczę na to, że tym razem też działają. Podoba mi się, że właśnie rozkładasz sobie te starty na 1, 2, 3, a nie, że jak właśnie to jest trudno wytłumaczyć ludziom, żeby cię nie pytali. No niestety tak jest, bo wszyscy już mnie widzą w finale, wszyscy już widzą mnie walczącą o medal, a no ja wiem, że to nie jest takie proste i wiele rzeczy może się wydarzyć po drodze, bo to jest trudniej i nauczona byłem tym roku doświadczeniem, wolę podchodzić do każdego tego etapu osobno, koncentrować się na nim i zacząć odpowiadać na pytanie o finał dopiero jak się w nim znajdę. Właśnie o was rozmawialiśmy. No, tak. Nie chciała nas wziąć, powiedziała, że... Mama bardzo chciała iść, bo nie wiedziałam, czy mogę. Chciałam sobie zrobić zdjęcia, ona nie chciała. Sama. Jakie to emocje oglądać Natalię? Oj, wielki. Ja. Jak zwykle. Tak. Tata najbardziej przeżywa. Maja, a tobie jak się cioci ogląda? Mam. No, dobra, nie przyznawaj się tutaj. Mama chrzestna. Mama chrzestna. To jak się ogląda? Doskonale, oczywiście. Kibicujesz mi? Aha. Czy mamy wszyscy kciuki, nie? Nagrałaś mnie na snapie? Super. Pokazała koleżankom. No, fajnie. A gdzie idziecie? Do domu, do parlamentu. No tam gdzieś. No tak, no, właśnie tak. Ale mnie grzeszczu. Masz klapki. Ale już nie, po? No już wracamy do hotelu właśnie. Widziałeś jakie fajne te? Kaski? Chciałabyś taki? Z tyłu jest flaga Polski. Ale ja będę cały czas, ja będę spał. Tato! Świetna koszulka. Będzie nieświeża, słuchaj. 3 dni. Ale ja mam 3 w plecaku. Ale to są nie dla ciebie. Mam 3 takie w plecaku. Moja. Także super są. Ty też masz moje, nie? No i zawsze się więcej stresuje, tak znaczy ja przynajmniej. Tata bardzo się stresuje zawsze niż Natalia. Ja się na pewno stresuję. No to nie, ja, no biega. Nie, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja przeżywam dopiero jak jedziesz. No. Dzisiaj się widzimy, radę. No. Panem ty o plecaku? Plecak czeka na ciebie w pokoju, dam ci po startach, dobra? No. Tak. To pa. Bawcie się dobrze. Zróbcie mi ładne zdjęcie parlamentu. Zrobimy. Żebyś miała co oglądać. To się zgadza. Papa. Papa. Dobra. Pa. Dzień. Pa. Pa. Fajnie. Energia, prawda? Fajnie, fajnie. I jeszcze mój brat przyjedzie ze swoją żoną i z dziećmi, więc już w ogóle będzie szał, ale nie wiem kiedy, bo oni chyba przyjeżdżają albo na dzisiaj, albo na mój domniemany finał. Zobaczymy. Nie lubię być sama przed startami ogólnie. Wolę zdecydowanie z kimś rozmawiać i zajmować
myśli. Natalia, powodzenia. Dziękuję. Kiedyś mówiłam nie dziękuję, ale teraz już jakoś się odzwyczaiłam od tego i mówię dziękuję, nie jestem przesądna. Pa! Natalia, można powiedzieć, że ten medal zdobyłaś też dzięki swojemu świętemu spokojowi? Nie wiem w sumie. Na pewno to, że byłam dobrze wytrenowana. Ale na pewno to, że potrafię zachować, że tak powiem, chłodną głowę i tak bardzo się nie stresuję, pomaga. Jeszcze jest podpisane. Ale czasu nie było. No, to dobrze. Życiówki nie było, więc... Mało pamiętam, się zdarzyły emocje, ale na pewno poczułam taką... że już mam to za sobą i że jest dobrze. I co się zmieniło w twoim życiu, Natalia? Jak wieczór po zdobyciu medalu wspominasz? Mogłaś w ogóle zasnąć? Nie, zasnęłam o 4. Spałam 3 godziny, obudziłam się o 7, i tak w ogóle zasnęłam. Ale no było szczęśliwie, ale ciężko. Oczywiście byłam bardzo zmęczona, jeszcze jak zaczęły zamieszczać emocje, to zaczęło zmęczenie jeszcze bardziej dopadać i faktycznie ciężko mi było w ogóle wysiedzieć, bo zasypiałam. A potem jak się położyłam, to nie mogłam zasnąć, ale tak jest zawsze. A taki właśnie poranek po biegu, w którym zdobywasz tytuł wicemistrzyni świata, czym się różni od innych poranków? No na pewno obudziłam się bardzo szczęśliwa i pomimo tego, że byłam mega zmęczona, bo się spałam 3 godziny, to w ogóle nie czułam tego zmęczenia, chyba z tych emocji całych po prostu byłam cały czas taka pobudzona i nie dopuszczałam do siebie tego, więc naprawdę dobrze mi się funkcjonowało jak na to, ile spałam i jak byłam zmęczona. Ale tak jak mówię, też starałam się jeszcze zachować odrobinę tutaj koncentracji, bo wiedziałam, że przede mną jeszcze ta sztafeta, a wiem, że jak się rozluźnia tak na maksa, to już będzie ciężko się zmotywować, więc jeszcze staram się cały czas zachować tę koncentrację, chociaż już ciężej, bo szczerze mówiąc, po tych eliminacjach sztafety znowu mnie zaczęło wszystko boleć i już czuję, że to jest koniec sezonu, ale wiem, że jeszcze dam radę. Nagroda dla mistrzyni. Tak, ale chyba to jest... Fajnie jest mieć chłopaka przy sobie w takich chwilach właśnie? Fajnie. Fajnie, w ogóle się cieszę, że tu było ze mną tyle bliskich. Cała moja rodzina, mój brat też przyjechał na finał. Potem się z nimi widziałam. Fajnie jest po prostu świętować takie chwile z innymi, a nie samym. Na pewno to tak wzmacnia te emocje. A jak twój brat to przeżył? Ach, nie wiem. Wydaje mi się, że wszyscy bardzo mocno żyli, pewnie mocniej niż ja, ale... Ale tak jest chyba, że zawsze się emocjonujemy tak jakoś biegami i bliskich osób. Ja jak Konrad startuje, albo moja siostra to bardziej przeżywam niż swoje starty. Medali tu na rozkładałaś? Jeden. Tylko jeden, bo...
Konrad, co się dla ciebie zmieniło? Na razie to nie za dużo. Na razie jeszcze to nie za dużo, ale jak wrócimy do Polski, to pewnie się zacznie. A jak myślisz, co się zacznie? Sława, pieniądze, wywiady, czerwone debaty. Nie no, myślę, że Natalia nie do końca jeszcze wie, co ją czeka. Jak się wydaje, bo już do mnie później dzwonią, wiesz, dzwonią do mnie dziennikarze z różnych jakichś tam stacji, ja mówię, ludzie, dajcie jej pooddychać, dajcie jeszcze powiesz tapetę, wrócimy, to trzeba będzie pewnie jakoś tam trochę pojeździć. Przeprowadzić się do Warszawy. To było najłatwiej pewnie, w sensie najbardziej na pewno. Nie widzę siebie w Warszawie. Całe szczęście wydasz. Na co? Na ślub. Już zapomniałeś, że mi się oświadczyłeś? Nie zapomniałem. Pamiętam. Pamiętasz w ogóle jakikolwiek tort, jaki ja tak myślę? No właśnie. Myślę, że każdy ma to... To może będziemy z tortem na początek. Ja każdy pamiętam. Nie, inaczej niż wszyscy. Dobrze. Ty się bardziej stresowałeś przed startem, czy przy oświadczeniu się na te? No, chyba przed startem. Chyba przed startem, no. To była ludzka niepewność. Oświadczenie chyba wiedzieli, że przyjmę. No wiesz, może nie mogło tego wszystko powiedzieć. Ale było chyba większa pewność niż to, że zdobędę medal. Nie, no ja wiedziałem, że zdobędziesz medal. To nie wiedziałem po prostu jak. Aczkolwiek to jest sport, nie? Dokładnie. To może być wydarzyć. Nie bardziej, że no, medale były trzy, a was było tak naprawdę pięć takich kandydatów. Rywalki nie spały. Ale jak klasycznie, jak zwykle, ja się po prostu pobeczałem. Znaczy, mam sobie srebrny medal, jest spoko. Czemu to chodzi ze szczęścia? A ja ciągle. Coś musi być tutaj, no, to był długi dzień w ogóle. Jakby od początku wszystko, ja też nie chciałem na tak przeszkadzać, bo chciałem, żeby się jej wyspała i żeby się dobrze zregenerowała. I też starałem się ją trochę czymś zająć, żeby do końca nie myślała cały czas o tym biegu, więc graliśmy tam jakieś gry na komórce. Poszliśmy na spacerek, tak, przyszliśmy do kawiarni. No a później już przed samym startem już ją zostawiłem samą, żeby się po prostu skupiła na robocie. No ale emocje były duże. No. A jaki był twój okrzyk? Byłem na tyle zestresowany, że nic nie krzyczałem, tylko po prostu patrzyłem na rozwój wydarzeń. Dreams come true.